Hejka, witam w kontynuacji Amnesii Rebirth. Skończyliśmy na wejściu tutaj do jaskini głębiej. Torches. Someone's been here. Hello? Anyone? No tutaj będzie przejście, tak? Zaraz wyciągniemy amulet, tylko zobaczymy, czy tutaj coś... A tutaj też. A tu? Dobra, to najpierw zejdźmy na dół do tych pierwszych drzwi. Gdzie my trafiliśmy? Wygląda na to, że nic tu nie ma. Tu jest notatka. I was able to meet them in the park this afternoon after talking to the factory manager at Dinar. A proud moment. Alice has learned to count to three with her blocks. She did. She did. She showed me. There, in the park. Znowu te roślinki, ale to nic chyba też nie będzie do roboty. Shit! O cholera. Gdzie my jesteśmy? W prawo czy w lewo? Jest jakieś wyjście? Thank you.
gdzie tutaj, czy w drugą stronę? Nie, raczej nie w to. Naciśnij RB, trzymając przedmiot, aby go rzucić. Naciśnij dłużej, aby przejść dalej. Nic się nie zmienia, czas niczego nie zmienia, światło nie porusza się po niebie, nie ściemnia się ani nie rozjaśnia, mimo to czas musi upłynąć, moje usta są suche i jestem głodny. Notatki Weyera przeprowadziły niestabilność, przewidział niestabilność upływu czasu w przejściu pomiędzy światami, gdzie jeden krok może trwać latami, ale może zachować ciało w jego obecnym stanie, albo wręcz przeciwnie, gdzie ciało się zmieniło, ale czas nie minął dla otaczającego świata. Czy tak się właśnie stało, czy cały ten świat zmarł w chwili jego destrukcji? Skąd mógłbym wiedzieć i co by to zmieniło, gdybym znał odpowiedź? Zrezygnowałem z próby odnalezienia portalu. Wydaje mi się, że mógłbym zastosować przewidywania Weyera dotyczące słabości materii między światami, gdybym tylko mógł je nanieść w jakiejś formie. Jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz, ale nie. Już się nie świeci. Wygląda na to, że to... Ten amulecik, to co on tak naprawdę pokazuje? Hmm.
Może nie powinienem tak przeszukiwać każdego kąta. Chociaż nie chciałbym czegoś pominąć. Co jest tutaj? Muszę szukać, aby znaleźć drogę powrotną, ale wejście w mgłę jest jak wejście na głęboką wodę. Jestem zagubiony w morzu szeptanego zamieszania. Potrzebuję czegoś, aby je uciszyć. Czy to duchy tego miejsca, czy tylko moja własna paranoja? Moja strategia polega na skupieniu się, oczyszczeniu myśli, wkroczeniu i zbadaniu tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrocie. Będzie powolnie, ale obawiam się, że to moja jedyna szansa. Ktoś tu chyba zmarł. Zostałem pokonany. Nie ma drogi powrotnej, nie ma dokąd pójść. Szukałem portalu, ale go nie ma. Wyznaczyłem najsłabsze punkty za pomocą obliczeń Lewiego, ale nie mogę rozerwać szczeliny, bo nie mam amuletu podróżnika. Nie zważałem na ostrzeżenie Brennenburga, ale jaki miałem wybór? Cień wyczuł kulę. Musiałem zaryzykować i przejść przez portal. Nie ma wody ani innych środków do życia. Długo nie pożyję. Jeśli ty, czytelniku, podróżniku, z któregokolwiek świata pochodzisz, jeśli rozumiesz, jeśli wiesz wystarczająco dużo, aby porozmawiać z ludźmi ze świata zwanego Ziemią, niech wiedzą to. Byłem pierwszym, który rozwiązał tajemnicę twórców bram. Byłem pierwszym człowiekiem, który przekroczył granicę między światami. Ja, profesor Truston Alois Herbert z Cambridge w Anglii, byłem pierwszym. Boże, wybacz mi. Mamy amulecik, mamy. Tu jeszcze jest coś. W ruinach krążą cienie umarłych. Ci, którzy tu żyli, byli niegdyś ludźmi lub czymś zbliżonym do ludzi, więc może była to zeżura albo Eden lub jakaś inna twierdza ludzkości, ale czymkolwiek niegdyś było, to miejsce teraz już nie istnieje. To musieli być twórcy bram, ale co mogło spowodować takie zniszczenie? Z pewnością nawet cień nie mógłby zniszczyć całego świata. Nie ma śladu portalu. Nawet gdybym znalazł jakiś, to kula została utracona na rzecz cienia, a nie mam kolejnej. Jest tu coś jeszcze, kłębiące się we mgle. Widzę jasne światła, gdy poluje i słyszę jego płacz. Nie wydaje mi się, że jest żywy. Aha. Aliny nie możemy wziąć. Co to jest? No dobra, idziemy dalej.
tu, czy kurde spadnę i się zabiję? A może tędy? To działa. Obliczenia Lewiego zastosowane do pomiaru wyraźnie pokazują wariacje, tak jakby istniały wielkie ośrodki przyciągania, które przyciągły wszystko do nich. To muszą być słabe punkty, o których mówił Weyer. Zidentyfikowałem dwóch dobrych kandydatów i jednego doskonałego, ale nie mam sposobności, by kontynuować. Amulet podróżnika według... Amulet podróżnika według Weyera powinien skupić tę energię i pobudzać słabe punkty do rozwarcia, tworząc szczelinę między tym światem a innym, ale nie mam amuletu. Jeśli dobrze pamiętam jego opracowanie naukowe, szczeliny mogą tworzyć się bez amuletu, ale to zależy od ustawienia sfer i gwiazd. Nie mogę poruszyć gwiazd. Znajdę jakiś sposób, muszę... Czy coś tu mamy? No nie bardzo. Dobra, a co mam jej zauważyć? No fajnie, ale chciałbym jeszcze tutaj zobaczyć, czy w tej komnacie coś jest. Jakaś notatka. Załóżmy, że nie ma. Co to ma być? O fuck, coś tam stoi. Tak? Czy to posąg jakiś?
do góry. Kurczę, czy na dół? Do góry chyba. Raczej chyba nie możemy liczyć tu na żadne notatki. Co to ma być? Czy to jakiś potwór? I have to remember. Find Selim. Aha. Coś tu możemy zmienić, nic. Food is ready. Oh, can I see? It's not finished. Hmm. It's terrible. Absolutely terrible. Get out of here! I was 16, I think. And I must have driven him crazy. But no curfew, no locked doors. Just this compass. He said it was so I would always find my way home. I wish I'd known him better. So do I. Szuflady. O, można. Powiadomienie o odrzuceniu od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Plac Beauvau. Mieszkanie 6B, no to to.
małpka, to ta sama z samolotu. Alicja w Krainie Czarów. Klocki, ale to chyba nic nie będzie. I don't care about the paperwork. This is as official as I need it to be. I love you, Selim. Put the damn ring on. Oh, my heart. I will put the damn ring on. And you will wear mine. Już to wszystko. Szafek otworzyć nie da rady, nie da. Też nic nie ma. Dobra, chyba możemy wyjść. Selim? Selim? I'm here. No! Alice? No! No, no! Alice! Alice!